there, Marines! Let's get them! What the fuck? Witam was, kochani, bardzo serdecznie w wyjątkowym materiale z cyklu Roy Playing Games w ramach Battlefield 3. Dokładnie tak. No, strzelba mi ciulła, ktoś mi ciulnął z góry. Słuchajcie, tak jak czasem bardzo lubię to robić, mianowicie zamienię znów grę Battlefield 3 na pewne tło do pogadania sobie. Do pogadania sobie już takiego lajtowego. O rzeczach, powiedzmy, najświeższych, o takich kwestiach, że tak powiem, najcieplejszych. Chodzi mi oczywiście o wczorajszy zjazd. Tam myślę, że najważniejsze rzeczy ująłem w tym mini podsumowaniu. Inna rzecz jest taka, że jak najbardziej rozumiem tą kwestię, że mogłoby być to dłuższe, więcej tych filmów, ale no, sami doskonale wiecie, że no, byłem trochę zajęty, tak? Trudno było coś nagrać, samemu wdrożyć jakąś wizję, zaaranżować jakąś scenę czy cokolwiek w ten deseń. No bo trochę się działo. Byłem oczywiście w pozytywnym sensie oblegany przez życzliwe, fajne osoby. I to tyle, jeśli chodzi właśnie o tego typu kwestie. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze raz powtórzę, ksywek nie znam na pamięć. Hiroshi Studio i Schnappy Full. Oni zrobili specjalną taką opakowanie DVD z instrukcją, z płytką wygrawerowaną nawet tutaj w, no, bajery, tak? Bardzo fajnie. Widać, że to troszeczkę pracy ich kosztowało, ogarnięcia i tak dalej. Ja jeszcze żyję! Jakim cudem! Także dziękuję wam serdecznie. Bardzo fajny film, bardzo fajny pomysł. Strasznie podobał mi się ten gościu, co był za tego robota, I'm sexy and I know it, przebrany. Bardzo fajnie tańczył. Bardzo fajne, różne pomysły na tarcze. Świetna inicjatywa, do której ja w ogóle ludzi kompletnie nie namawiałem. Także bardzo, bardzo fajny pomysł pod tym względem. Tak samo przebrania gościa, który był tam za żołnierza, innego, który miał maskę gazową z kolei. Bardzo fajnie to wyglądało. Różne pomysły na koszulki. Też fajne gry gracie, bo widziałem, co podpisywałem. To z reguły dominował Battlefield 3, Call of Duty, Modern Warfare, Trihihi, Święty Rów, Serious Sam, oczywiście Skyrim, mapy skyrimowskie. Bardzo, bardzo, bardzo taka fajna, sympatyczna atmosfera i no tutaj też ogromna pomoc ze strony mojej żony, szwagra, fisia, seta, o tym wszystkim już mówiłem. Pomogli to ogarnąć, bo tak jak mówię, no nikt, absolutnie nikt nie był na to przygotowany. Kyria, to zacznę w coś strzelać w ogóle. O, samochodzik. Dobra, tu oczywiście nic nie było. O, ale trochę trupów się tutaj zbierało. Może mi się uda. Jaki ostrzał, Roy, jaki ostrzał! Kontrolowane serie. Proszę bardzo, nawet kogoś tam pojechałem. Dobra, ale ciśniemy w takim razie. Ja szefem nie jestem, nie mogę oznaczyć. Ale mapka wybornie prezentująca możliwość już nawet nie tyle silnika. Gdzie tu ich zasrać, kurczę, nie da się. Dobra, ale ciśniemy. No, kochani, wracając do tematu. Kurczę, najbardziej się tej pogody martwiłem. Głównie pod względem właśnie nie tyle co ludzi, bo nikt jeszcze od, powiedzmy, jakiegoś tam deszczyku nie umarł. Ale chodzi o sprzęt, o tą masę kamer, komórek i tak dalej. Żeby to się przede wszystkim nam nie popieprzyło.
A kurczę, nie dosyć, że tego w deszczu nie było, to jeszcze nawet w pewnym momencie wyszło słoneczko i to mi się strasznie spodobało. Cieszę się, że praktycznie każdy, kto chciał mieć zdjęcie, bądź kto chciał mieć autograf, zdobył to. Zdobył to, bo siedzieliśmy do końca, upewniając się, czy robione zdjęcie naprawdę dobrze się zarejestrowało w aparacie. To jest jedna kwestia. Oczywiście konkursy. Nie wiem, tam była jedna odpowiedź wideo z takim kolesiem w okularach, był rudy. On tam powiedział, że nie było konkursów, były jakieś dwie koszulki. Ja nie wiem, na jakim zjeździe był ten dziwny człowiek, ale na pewno nie na zjeździe tarczowników. Albowiem były różne konkursy organizowane, czy to te taneczne, czy na tarcze. Były losowe rzucanie, rozdawanie różnych rzeczy. Ale kochani, samych koszulek było około 20, 4 figurki. 5 gier, jeden program antywirusowy, masa bandan, smyczy i zapalniczek i na pewno czegoś tam jeszcze. Także trochę tego było, działo się to jednocześnie do chociażby kwestii związanych właśnie z kręceniem filmów, czy zdjęciami, czy autografami. Także było, było. Także dawajcie odpowiedzi wideo śmiało, tylko takie adekwatne, powiedzmy, no adekwatne na zasadzie, że jakaś tam relacja ze zjazdu, jakiś zbiór zdjęć, slajd, show czy coś takiego, to jak najbardziej z przyjemnością umieszczę. Bo tak jak mówię, no przez waszą perspektywę, waszych filmików, no mogłem odnotować kilka bardzo fajnych scen, które troszeczkę mnie w tym wszystkim ominęły, przepraszam. Chociażby taniec właśnie, ten moonwalk trochę tego gościa z tym kartonem. No, mnóstwo fajnych kwestii, także wspólne te materiały, filmiki i tak dalej, no troszeczkę przyczyniły się do większego ogarnięcia całości właśnie z różnych perspektyw. To jest strasznie fajne. Bałem się też o kwestię bezpieczeństwa, wiadomo, to jest o tym, o czym mówiłem, że to było niemałe prawdopodobieństwo no, staranowania kogoś pod wpływem napierania po autograf i tak dalej, i tak dalej. Tak samo jak stawanie na tym pamiętnym nurku, co was Renata pouczała, żebyście nie zrobili sobie krzywdy, żebyście uważali. Tego się bałem właśnie. Pogoda niszcząca sprzęt i troszeczkę dobra bania, która mogła przynieść troszeczkę opłakane efekty. Na szczęście do tego nie doszło. Oj, Rojo, co za bullshit, kurwa, celuj przed nim, idioto. Kurczę, tutaj oblegamy elegancko. Jeszcze nie zginąłem, a nie zginąłem, raz, kurczę. Ale co z tego, Rojo, i takie strategia. Ale tak jak mówię, no tutaj akurat troszeczkę motyw jak z Borderlandsem, z Rockiem, gdzie tu gra jest troszeczkę gra będzie w tle. Bo chciałem już tak na luzie pogadać, zebrać do kupy elementy, które pominąłem podczas tego pierwszego filmiku. Inna sprawa, ja tutaj już nie będę sypał ani ksywkami innych vlogerów, gdzie powiedzmy troszeczkę, nie że troszeczkę podpięła się pod ten zjazd. Przyjechała trochę na gotowe, robiąc z tego jakby zjazd swoich fanów, swoich widzów. Troszeczkę niepotrzebnego gwiazdorzenia w tym wszystkim było. Tu nawet nie o to chodzi, tak? Ale pamiętajcie, co ja zrobiłem. Ja nigdzie specjalnie nie ogłaszałem, że jadę na lekostronniczych, wbijać ekstra, jedziemy. Bo nie chciałem im rozwalić imprezy. Ja tam byłem całkowicie inkognito. To, że ktoś mnie tam rozpoznał, to, że sami lekostronniczy z własnej nieprzymuszonej woli pozdrowili mnie ze sceny, to jest jedna sprawa. A tu jednak to naprawdę mnie bardzo dużo kosztowało załatwiania, organizowania, nagrody, nie nagrody, lokacje, kwestie pozwolenia, tarcze, malowanie tego wszystkiego. Trochę tego było i takie przyjeżdżanie na gotowe? Okej, nie mam nic przeciwko. Każdy miał prawo jak najbardziej przyjechać. To bez dyskusji. Nie było osoby, która nie może przyjechać. Nie było takiej kwestii. Ale przedstawianie troszeczkę materiału w takim tonie
że tu moi widzowie, tu jakiś enigmatyczny zjazd, tu relacja ze zjazdu. Troszeczkę, kurwa, troszeczkę ludzi wprowadza niepotrzebnie w błąd. I to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby się ogrzewać w blasku kogoś innego, bo to też absolutnie nie mam do tego żadnego problemu, bo też mi kiedyś ktoś pomógł w życiu i ja też czuję się w wiecznym obowiązku pokazywania innym, ale tak jak mówię, kochani, troszeczkę szacunku i dobrego smaku w tym wszystkim, naprawdę, i wszystko będzie po prostu okej. Troszeczkę więcej takiego rzetelnego reportażu, bo relacje, reportaże trzeba też, kurczę, umieć robić. Ja dość dużo ich zrobiłem w życiu z różnych eventów, czy to była SWC, PGA, Xbox Fan Day i tak dalej, trochę tego w życiu się nacykało. Dlatego tutaj ta pewna rzetelność jest po prostu ważna. Jeśli coś oceniamy, jeśli coś relacjonujemy, ogarniamy w kwestii opisu, jak to wyglądało i tak dalej, starajmy się przebadać wszystko, wypytać, może jakiś wywiad strzelić i tak dalej, i tak dalej. Ale skończmy już z tą nie do końca wesołą, bardziej smutną nutą, bo tutaj to nie jest żaden jakby taki afront z mojej strony, tylko chęć pewnego wyjaśnienia i sprecyzowania pewnych faktów i w sumie tyle. Inna sprawa to było tak naprawdę przyjemne. A, chłopcy, chłopcy, czekajcie! Nie wiem, jak to osiągnąć. A, srać to. Przyjemne zmęczenie. Naprawdę zależało mi, żeby każdy po prostu jakąś pamiątkę miał, bo za każdym razem, kiedy odczuwałem pewne zmęczenie, kurczę, to troszeczkę taka syzyfowa praca, bo ta grupka wokół się nie zmniejsza ani trochę, tych ludzi nawet w pewnym momencie przybywa. I kurczę, sobie przypominałem, inaczej, mam na to prosty kniw. Polecam wam takie podejście. Wczuwałem się w tą osobę, która trzymała rękę z chęcią otrzymania autografu bądź styknięcia sobie foty. Wczuwałem się psychicznie, mentalnie w sytuację właśnie takiej osoby na zasadzie, że ja też kiedyś tak miałem, też kiedyś byłem w podobnej sytuacji i wiem, jak mu po prostu zależy. Być fair wobec ludzi to najlepiej czuć to, co oni czują w danej chwili, zachować się adekwatnie. Myślę, że tak to wszystko powinno wyglądać. Także cieszę się, że opłacało się przedłużyć ten zjazd, ogarnąć więcej rzeczy. Mało materiału wideo z mojej strony, wiadomo, no bo nie miałem po prostu warunków. Nie uważam to za coś złego, bo tak jak mówię, było mnóstwo osób, które w ramach odpowiedzi wideo na swoich kanałach i tak dalej ogarniali właśnie tą kwestię z własnej perspektywy. Tak samo zdjęcia. Dlatego jest dużo miejsc, gdzie można sobie to ogarnąć. Ja zazwyczaj byłem otoczony murem ludzi, prawda? Także pewne rzeczy uszły mojej uwadze i najzwyczajniej w świecie je przegapiłem. Kurde, gdzie oni są? A wrzucę im Greenage'a wszystkiego. Gdzie oni są? Dupa, zginę. Dupa, nienawidzę tej mapy, straszna jest. Ale dobra, tutaj akurat nie chodzi o skill, dobrą grę czy coś, ale po prostu, żeby już tak na luzie, po pewnych przemyśleniach, takich kwestiach, które mnie naszły sobie, jak najbardziej na luzie pogadać. I fajnie, to ktoś z was fajnie napisał w komentarzach, że to obala troszeczkę taki stereotyp gracza, który przez media, które nie charakteryzuje absolutnie żadna kwestia obserwacji uczestniczącej, buduje, przyczynia się do kreacji takiego, nie innego, smutnego stereotypu wizerunku gracza. Takimi eventami jak ten, czy w ogóle całą swoją działalnością vlogerską, chce zmienić ten obraz gracza. Zwrócić uwagę, że są to osoby sympatyczne,
społecznie, bardzo fajnie integrujące się, kreatywne w wielu aspektach, posiadające osoby posiadające wiele innych ciekawych zainteresowań i pasji. Mógłbym tak wymieniać. Widzieliście na materiałach, ile osób było, jakie było zachowanie, jakie było ogarnianie. Kurczę, kochani, to było naprawdę piękne, fajne. Do roka długo to dochodziło. Kurwa. Nie, ale nie wkurzam się. Jestem zmęczony. Fajnie mi się z wami teraz gada. I absolutnie syndrom I wanna be the best tutaj nie występuje. Wiadomo, zbrojowni Mordoru w dniu dzisiejszym raczej wiadomo, no nie będzie tego materiału, też chcę się jak najbardziej przygotować. Nie miałem po prostu siły i warunku, to już nie chodzi nawet o symboliczną biesiadę z Rokiem i innymi. Ale trochę zdarte gardło przez darcie ryja wczoraj, chodzenie, ogarnianie tego wszystkiego. To tak jak mówię jeszcze raz, było sympatycznym zmęczeniem. No i oczywiście zajęte. A kyrie. Nie ma tu nikogo. O, jesteś. Kurwa, nie, ja jestem jeszcze pijany, to kurwa. Tragedia jakaś w ogóle. Nie wiem, jaką broń w ogóle wziąć, żeby było dobrze, no. No dobrze, no wiem, że jestem dzisiaj trochę słaby, tak? To weźmy pada szturmowca. Także jutro... Jutro film, nie będę mówił jaki, ale myślę, że się domyślacie. Film, na który wiele osób bardzo długo czekało. Myślę, że walniemy, nie wiem, czy są jakiś gameplay, czy batalistykę. Może jakiś gameplay sobie machniemy. O, The Darkness sobie machniemy jutro. Czyli będzie bardzo poważny film, będzie The Darkness. Myślę, że tak to ogarniemy. Dobrze, kochani, już nie będę wam truł dupy. Wybaczcie za słaby materiał gamingowy. Dzisiaj wyjątkowo ważniejszy był ten merytoryczny. Także, kochani, jeszcze raz wam serdecznie dziękuję za wszystko. Pamiętajcie o rzeczach, o których mówiłem. Weźcie sobie je do serca. Jeszcze raz, kochani, serdeczna tarcza i specjalna salwa za wszystkich, którzy przyjechali i za wszystkich, którzy chcieli przyjechać, ale z różnych powodów po prostu nie byli w stanie. Dziękuję wam serdecznie, kochani. Jesteście, kochani, specjalna salwa. Brawo!